Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Pytanie, czy cena tokena MHR, czyli Maker, zyska kilkadziesiąt procent, podobnie jak zyskało SUI oraz TAO po tym, jak Grayscale ogłosił uruchomienie funduszy, czyli trustów właśnie na TAO oraz SUI. TAO zyskało wtedy 16% w jeden dzień i 12 godzin, natomiast SUI zyskało w 4 dni i 19 godzin ponad 59%. Więc, jeżeli maker, który wczoraj został dodany do tych funduszy Grayscale, miałby zyskać podobnie, to potencjalne wzrosty mogłyby sięgnąć właśnie pomiędzy 16 a 59%. Więc całkiem duże wzrosty w odstępie 1 do 4 dni po informacji. I teraz uwaga: to nie są porady inwestycyjne dla Was, natomiast już po informacji cena tokana MKR oczywiście zyskała 6% dosłownie w godzinę i na chwilę obecną utrzymuje się na ponad praktycznie 4% wzroście w stosunku do ceny Bitcoina. Ta informacja została również podana dla Was jako dla użytkowników MaxData, także jeżeli byliście wczoraj na kanałach telegramowych MaxData to dostaliście taką informację natychmiast, też robiliśmy live'a zaraz po tej informacji i tutaj zwróćcie uwagę Grayscale rozszerza fundusz MKR DAO zielona lampka, czyli lampka można powiedzieć zakupowa, natomiast tylko część z was odpowiedziała, że tak będę spekulować pod te informacje, większość odpowiedziała, że nie, nie będę spekulować pod te informacje, ciekawe dlaczego, no ale lecimy dalej, następne informacje oczywiście dotyczą bitcoina, teraz przejdźmy po tych newsach, redakcja Economist twierdzi, że recesja w 2024 roku jest nieunikniona, wiele obietnicy Trumpa na temat kryptowalut, Trump między innymi obiecał zakończyć kryptowalutowe Represje. Trump planuje również utworzenie prezydenckiej komisji doradczej, aby w ciągu 100 dni od objęcia urzędu ustanowić przejrzysty, nowy, ramowy, regulacyjny, regulacje dla branży kryptowalut. Dodatkowo zaproponował strategiczny zapas bitcoina dla USA i ma na celu uczynienie supermocarstwem Stanów Zjednoczonych, supermocarstwem bitcoina. To jest oczywiście odnośnie Trumpa i CBDC, też tutaj Trump jest przeciwny CBDC. Jeszcze odnośnie tego wywiadu Trump-Musk, Trump mówił o zmianach klimatycznych, taki cytat, będziesz mieć po prostu więcej nieruchomości nadmorskich. Kolejny nagłówek to jest 17% Amerykanów już inwestuje w kryptowaluty, aż 17%, dużo. Floki ogłasza dużą kampanię reklamową dla Halla w angielskiej Premier League na sezon 2024-2025. Pytanie, czy tutaj cena tokena właśnie Floki w stosunku do innych tokenów memcoinowych może mieć przewagę w związku z taką, z taką sytuacją? Ja to będę analizować dokładniej na kanale Tier 3 na Telegramie Max Data. Także tam dołączcie, bo tam takie analizy pod altcoin będę Wam wrzucać dokładniejsze. NASA wykryła jakieś duże zbiorniki wody na Marsie. Europejska Komisja wysyłała listy do Elona Muska przed, przed wywiadem z Trumpem. OK, AJOTA wprowadza platformę rynku IPR do wykorzystywania treści objętych prawami autorskimi. No i teraz lecimy dalej. Tutaj taka szybka analiza. Jeden z analityków na YouTubie, Jason, Jason Pizzinio, zasugerował. Spadek bitcoina do poziomu 53,5 tysiąca dolarów, czyli mniej więcej do tego poziomu, co wydawałoby się też bardzo normalnym odreagowaniem tych wzrostów, które widzimy przez ostatnie tygodnie, więc też to musicie brać pod uwagę, jeżeli będziecie spekulować pod altcoiny. Tutaj mamy poprzedni poziom wsparcia. Warto też zwrócić uwagę na hilium, które miało informację. Ta informacja pojawiła się u nich na Twitterze w pierwszej kolejności. Napisali o tym, że nasza wersja beta career offload jest już dostępna, i teraz możesz włączyć swój punkt dostępowy do naszej wersji beta offload w aplikacji Builder App. Przypomnę, Helium buduje zdecentralizowaną sieć e, telekomunikacyjną. No i teraz zwróćcie uwagę, jak zareagowała cena Helium HNT zaraz po tej informacji. Ta informacja pojawiła się w tym punkcie, gdzie widzicie na wykresie. W międzyczasie Bitcoin cena bitcoina w zasadzie nie zmieniła się, natomiast cena tokena HNT do bitcoina podskoczyła o 20% już, czyli można było na tym fajnie, naprawdę fajnie zyskać. Hedera współpracuje z Koper, aby zwiększyć dostęp instytucjonalny do HBAR. Fundacja HBAR i Koper partnerują w celu zwiększenia dostępności Hedery dla instytucji i zwróćcie uwagę kiedy te informacje zostały opublikowane. Teraz pokażę wam na wykresie to były właśnie te momenty, ale tutaj pierwszym, e, pierwszym pierwszą stroną to był blog, które to opublikował, zwróćcie uwagę jeszcze na przed podbiciem to, ceny tokena HBAR I ta cena podbiła ponad 3% w 4 godziny. Nie są to duże wzrosty. Tym bardziej, że Bitcoin też wtedy zyskiwał z tego, co widzimy, ponieważ do Bitcoina habar nie zmieniło ceny. Notcoin uruchamia grę fabularną na Telegramie podczas gdy analitycy... Tak, to jest taka informacja. Po tej informacji też cena tokena Notcoin zyskała, ale w międzyczasie też Bitcoin zyskiwał niespełna 1%, w tym samym czasie Notcoin zyskał niespełna 2%. Są takie predykcje, że ton od y, Telegrama może przegonić BNB, nawet są takie nagłówki. Teraz zwrócę Wam uwagę na to, że BNB ma ogromne fundamenty, bardzo potężne fundamenty związane właśnie z giełdą Binance, a z drugiej strony TON i TONCOIN mają ogromne fundamenty w, w związku z Telegramem, który również ma ogromne zaplecze. No i teraz y, sam TON, który niedawno został opublikowany również na Binance, na Spocie, Wcześniej był tylko na futuresie, w stosunku do Tetera, oczywiście ma się coś ciekawe. Zobaczcie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Od czasu, gdy Bitcoin był na poziomie 70 tysięcy dolarów, od tamtego czasu Bitcoin oczywiście stracił, natomiast ton do dolara zyskał ponad 147%. Więc tutaj bardzo ładnie na razie rynek wycenia ten coin. Internet Computer integruje podpisy Threshold Schnorr i nagłówki bloków Bitcoina na Telegramie transformując integrację Bitcoina. ICP integruje przełomową technologię, aby zwiększyć natywne zastosowania Bitcoina. ICP w stosunku do Tetera, i w stosunku do Bitcoina tutaj mi się połączały te karty, wyłączę je. No i w stosunku do Bitcoina tutaj widzimy na dużych, dużych stratach, do Tetera też na dużych stratach. No generalnie ICP. Miało bardzo dużo monet sprzedanych w presaylu, jeszcze w presaylu to powodowało ten dump cenowy. Tam na ICP też są nadal bardzo duże APR za staking. Także ten długoterminowy wzrost wcale nie musi, nie musi być, ale. W stosunku do ceny bitcoina, na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, którą teraz zauważyłem, a mianowicie zwróćcie uwagę, na jakim poziomie znajdujemy się teraz, jeżeli chodzi o ICP versus Bitcoin. No jest to, wydawałoby się, poziom od strony technicznej wsparcia. Jest tylko jedno pytanie: czy tutaj nie będziemy lecieć dalej? Tak, Czy tutaj ten poziom tak zwanego wsparcia nie zostanie przebity po raz kolejny, jak zresztą te wszystkie. Poziomy w przeszłości też były przebijane. Co na ten temat sądzicie? Oczywiście napiszcie. No i na sam koniec, taka krótka informacja. Jeżeli myśleliście o Max Data i o dostępach lifetime, czyli tych dożywotnich na Max Data, które też dają alokacje na tokeny, no to musicie się pośpieszyć, ponieważ prawdopodobnie w przeciągu kilku dni zakończona zostanie sprzedaż dostępów lifetime. Nie będzie już można kupić dostępu lifetime, nie będzie też można w związku z tym mieć natychmiastowej alokacji na tokeny lifetime. Tutaj jest cała informacja na ten temat, cały artykuł, było też głosowanie społeczności. Podsumowanie Wam tylko przeczytam. Maksymalna liczba dostępów lifetime nie uległaby zmianie, natomiast dostępy lifetime z dnia na dzień byłyby niemożliwe do zakupienia. Kumulatywny koszt dostępu lifetime byłby przynajmniej dwa razy wyższy niż obecnie. Jeszcze raz przeczytam. Kumulatywny koszt dostępu lifetime byłby przynajmniej dwa razy wyższy niż obecnie. A dostęp lifetime byłby przyznawany tylko dla długoterminowych użytkowników. Nie można byłoby ich kupić z dnia na dzień, byłby przyznawany tylko dla długoterminowych użytkowników. Więc jeżeli myśleliście o tych dostępach, no to możecie się po prostu pośpieszyć, bo prawdopodobnie z, w przeciągu kilku dni może ich po prostu nie być. Nie wiem kiedy. Ok, na ten moment to tyle. Więcej newsów oczywiście też jest tutaj w ciągu ostatnich 24 godzin, ale już. Nie miałem czasu, żeby się tymi wszystkimi newsami zajmować. Postaram się podać jakąś taką konkretniejszą analizę, spekulację pod podcoiny na kanale Tier 3 na Telegramie na MaxData. No i oczywiście ten Maker. Napiszcie, co o nim sądzicie, jaka jest Wasza predykcja. Tutaj też to będzie zależne bardzo mocno od bitcoina, bo jeżeli bitcoin będzie w tym czasie rosnąć, to oczywiście dla Maker to też będzie dobra sytuacja, ale jeżeli bitcoin będzie na stracie, to też trzeba będzie bardzo na to uważać. Ja wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.